Cześć, witajcie. Z tej strony Rutynowy i po raz kolejny witam Was na moim kanale. Słuchajcie, jak obiecałem, tak jestem. W odcinku, który wręcz był wiralowy, bo jak pokazują statystyki, najchętniej go oglądaliście, byłem dokładnie w tym samym miejscu, czyli na granicy Polski z Niemcami, a raczej dawnej granicy. Za mną znajduje się brama. I problem polega na tym, słuchajcie, że ta brama jest otwarta. Na terenie widzę kilka pojazdów, dlatego będziemy sobie dzisiaj iść boczkiem, bo musimy zobaczyć tartak, musimy zobaczyć dawne PGR-y. Dlatego w tym momencie ja schodzę na lewo, a Was odwracam do przodu. No to dobra, słuchajcie, idziemy prosto przed siebie. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja z lewej strony. Jeżeli ktoś jest ze mną od samego początku i pamięta jeden z moich pierwszych filmów, który, jak mówię, zyskał na moim kanale rekordy popularności, to tam, po tamtej stronie, znajduje się opuszczona gorzelnia, majątek rodziny Ellichów, których grobowiec również zwiedzaliśmy. I oczywiście zapraszam Was do tamtego materiału, jeżeli ktoś jeszcze się z tym nie zapoznał, ponieważ jest to swego rodzaju druga część. Materiał nazywa się Musiałem uciekać. Najciekawsze miejsce, w jakim byłem bodajże. Jest przepiękna pogoda. Jak widzicie, słoneczko świeci, mamy 24 stopnia, także pogoda do zwiedzania jest wręcz idealna. I tak, przed nami dawne PGR-y, tam znajduje się garaż obecnego właściciela obiektu. Obiektu i w zasadzie całego placu, bo teren, na którym się znajdujemy, jest po prostu przeogromny. I mam nadzieję, że tak jak wspominałem, na nikogo nie trafimy. Ale dlatego właśnie nagrywam od początku. Nie chodzę, nie zwiedzam sam, bo w razie jakiegoś spotkania czy coś, zawsze coś dla Was będzie, prawda? Drzwi do pierwszego z baraków są ewidentnie zabarykadowane. My nie mamy żadnego interesu w tym, żeby się gdziekolwiek włamywać, ale postaram Wam się pokazać przez szczelinę, jak to wygląda. Zajrzyjcie sobie tam. Generalnie, no nic nie tracimy, tak? Pusta hala. Chociaż w sumie czego można się spodziewać? No tutaj hodowano bydło, zwierzęta wszelkiej maści. Najprawdopodobniej krowy i gdzieś tutaj też świnie. O, tu są drzwi otwarte na oścież. Teraz pozostaje tylko pytanie, czy dlatego, że ktoś się tam aktualnie znajduje, czy po prostu są otwarte. Sprawdźmy to. Jak Adbuster, sprawdźmy to. Turu, turu, turu. Wiecie co? Po prostu jest otwarte. Super fajnie. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę świetna hala. Tutaj po lewej, po środku i po prawej były sobie zwierzątka. A widać też charakterystyczną podłogę, przez którą po prostu ściekało wszystko na dół, co usprawniało czyszczenie. Jest jeszcze jedno pomieszczenie. Ale jest po prostu puste. Nic tu nie ma. Słuchajcie, idziemy. A jak na razie jeszcze nikogo nie widzieliśmy. Także wszystko wskazuje na to, że w końcu uda się to zwiedzić. Chodźcie, chodźcie. Ostatnim razem, jak tu byliśmy, trafiliśmy na pana spacerującego sobie. Ja wiem, że tam też się troszeczkę kontrowersji pojawiło. Jako, że niby nie było go widać w kamerze i w ogóle było go widać delikatnie. Później zrobiłem cięcie. I oczywiście nie nagrałem całej rozmowy. Jak widzieliście też w pozostałych moich filmach, staram się to korygować na bieżąco i w momencie, w którym trafiam na coś ciekawego, z kimś muszę porozmawiać, kieruję kamerę w dół, żeby uniknąć kłopotów. Udaję, że jest wyłączona, a tak naprawdę wszystko się zbiera.
Także jeżeli tym razem kogoś spotkamy, również zrobimy coś takiego. Słuchajcie, w tym miejscu staliśmy, rozmawialiśmy z tym mężczyzną. Po tym uciekliśmy po prostu. Tym razem nikogo w zasięgu wzroku nie widać. Poza tymi wszystkimi samochodami gdzieś w okolicy. Zobaczcie na to. Coś pięknego. To jest nic innego jak wóz, do którego zaprzęgano konia. Łoźnica z przodu. Świetne. Słuchajcie, jestem po prostu oczarowany. Jak to wszystko świetnie tu wygląda. I zastanawiam się, co jeszcze uda nam się tutaj znaleźć. A tu są nowe drzwi. Czy to znaczy, że ta część jest użytkowana przez kogoś? Wiecie co? Zbiorniki. Tu jest rozdzielnia elektryczna, która działa, bo ją słychać. Tutaj znajdują się zbiorniki. Ojej, jakoś chrypka. Zbiorniki, być może jest to po prostu kolejny element korzelni, od której jesteśmy przecież tak blisko. Jeszcze zobaczymy jedno pomieszczenie, było po prawej stronie. Tam coś ciekawego uda się dojrzeć. Jeśli nie. Słyszałem kogoś. Nie wiem skąd dobiegają hałasy, ale słychać, że ktoś jest w pobliżu. Okej, tu jest pusto. Szyba samochodowa, wentylator, taki do okna mi się wydaje. Dobra, idziemy dalej. Tam, za murem, stoi stara straż pożarna chyba? Jakaś łódź? Mam nadzieję, że jak mówię tak cicho, to też mnie słyszycie elegancko. Także zobaczmy. Trochę tu ciasno. Okej, czyli to nie było wcale główne wejście. To jest jakaś taśma przeładunkowa i tutaj są chyba windy do góry. Nie mam pewności, wiecie? Jedno jest pewne, że nie jest to główne wejście do tartaku. Musimy się przedostać do innego. Idziemy jeszcze kawałeczek. Chociaż coraz bardziej wystawiamy się na czujne oko okolicznych mieszkańców i być może osób, które znajdują się na terenie. Ciężarówka zaparkowana po mojej prawej stronie ma otwarte okno. Nie wiem, gdzie znajduje się kierowca. Na pewno nie jest tutaj pozostawiona od tak. Staram się wyglądać na jak najbardziej wyluzowanego. Ludzie, którzy mnie widzą, w zasadzie nie mają podstaw przypuszczać, że nie powinno mnie tu być. Te drzwi są otwarte może? Klucz jest w zamku, więc
mam prawo przypuszczać, że są otwarte. I są. Musimy odgarnąć paniczynki i wejść do środka. Ojej. Ale tych pajęczynek, słuchajcie, to trochę tu jest. Góra jest zabita dyskami. Ajejciu. Niedobrze. Jeszcze zobaczymy te drzwi. Skoro to wszystko jest otwarte, to może... Co tutaj mamy? Wyłącz zbędne oświetlenia. Chętnie, tylko żadnego akurat nie mam. Coś w rodzaju magazynu, chyba. Wszędzie taki specyficzny zapach starego zboża. To by znaczyło, że z tartaku nie pozostało nic. Wszystko zostało już wykorzystane pod tak zwane PGR-y. To może, żeby tak zapełnić pustkę, która w momencie się pojawiła, powiem wam ciekawostkę, że na moim kanale są w zasadzie dwa powiązane ze sobą filmy. Ten jest trzeci. Jak głosi nazwa w tytule, oraz jak już wspominałem wcześniej, jest to dalsza część Gorzelni. Ale z którym filmem może to być jeszcze powiązane? Pamiętacie kościół, w którym mszy już nie będzie? Ten kościół ewangelicki został wybudowany przez tych samych ludzi, którzy byli pierwszymi właścicielami tego całego terenu, tej gorzelni, tartaku, kuźni i generalnie wszystkiego, co znajdowało się na terenie. A to ci zwrot akcji, co? Okej, i taką ciekawostką zbliżamy się do końca. Nie ma co przedłużać i szukać atrakcji na siłę. I tak było mega ciekawie. Widzimy się w podsumowaniu. Słuchajcie, kochani, dziękuję wam, że dotrwaliście do tego momentu. Ja jestem słowną osobą. Jak obiecałem, że tu przybędę, tak byłem. Co prawda, nie było to jakieś przełomowe. Nie uciekałem tym razem. No ale cóż, zapraszam was do tego głównego filmu, w którym zwiedziłem ten budynek po mojej lewej stronie. Świetna sprawa, naprawdę. Sam mógłbym go oglądać kilkukrotnie, chociaż byłem tutaj, nie? W każdym razie, jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, bo subskrypcje są ważne, nie? Dodatkowo, jeżeli klikniesz ten dzwoneczek, to zawsze będziesz na bieżąco z moimi filmami. Także tym razem ja wracam do domu, a my widzimy się w sobotę. Piona.